Święty ogień. Czy mogę wstać? Spytał niemal nie otwierając ust starszy, dystyngowany pan. Filip wzruszył ramionami. Jak pan chce. Zresztą seans już skończony. Starszy pan podniósł się z fotela i przeciągnął niczym kocur w słońcu. Trzeba obejrzeć dzieło. Powoli obszedł rzeźbę dookoła. Od czasu do czasu przyznawał. Nieźle, całkiem nieźle. Filip ścierał z rąk resztki przyklejonej gliny. Jeszcze dwa seanse i będzie gotowe, panie Sullivan. Pan Sullivan wrócił i stanął koło Filipa na wprost rzeźby, która powoli przybierała postać. Jego postać. Naprawdę nieźle, zakonkludował. Podobieństwo jest, ale uważam, że nie dość wyraźnie widać szczegóły planu, który trzymam w prawej dłoni. Widzi pan, młody przyjacielu, to plan mojej nowej fabryki, najnowocześniejszej w Europie. Sery Sullivan będą odtąd produkowane w pałacu jak z tysiąca i jednej nocy. To powinno być widoczne. Filip westchnął. Oczywiście, panie Sullivan, to będzie widoczne. Detale zostawiam na koniec. Detale? Moja fabryka to dla pana detal? Czy pan jest przy zdrowych zmysłach, młody człowieku? To tylko takie fachowe wyrażenie, panie Sullivan. Dla rzeźbiarza nawet fabryka może być detalem. No dobrze. W każdym razie niech się pan pospieszy. Niech pan pamięta, że kupię rzeźbę tylko pod tym warunkiem. Plan mojej nowej fabryki ma być wyraźny i przejrzysty jak kryształ. Zrozumiano? Oczywiście, panie Sullivan. Zechce pan włożyć palto. Gdy kroki pana Sullivana przestały już wprawiać w drżenie sześciopiętrowe schody, Filip runął jak długi na kanapę. Był bardzo wysoki, więc wystawał kilka centymetrów, co zawsze wprawiało go w zły humor. A kiedy był w złym humorze, pod płowymi włosami twarz pyzata jak księżyc w pełni wykrzywiała mu się i wydłużała niczym rogalik w ostatnim stadium nowiu. Z zamkniętymi oczyma powiedział. Oczywiście, panie Sullivan, naturalnie, panie Sullivan, idź pan do diabła, panie Sullivan. Otworzył oczy. Podniósł walającą się po podłodze grudkę gliny i cisnął w głowę rzeźby przedstawiającej pana Sullivana. Grudka przykleiła się do nosa. Fizjonomia starszego pana stała się tak komiczna, że Filip wybuchnął śmiechem. Surowy głos przerwał wybuch wesołości. Dlaczego przyozdobił mnie pan tą brodawką, młody człowieku? Ten żart jest w nie najlepszym guście. W pierwszej chwili Filip pomyślał, że to pan Sullivan wrócił. Rozejrzał się po pracowni, ale nie dostrzegł nikogo. Głos tymczasem ciągnął dalej. Nie podoba mi się tutaj, zdecydowanie nie. Chyba sobie pójdę. I pomnik pana Sullivana wprowadził słowa w czyn. Wstał z cokołu, odkurzył starannie twarz i całe ciało. Kiedy skończył, rzeźbiarz wydał okrzyk zgrozy. Skóra glinianego tworu stała się skórą ludzką, różową i miękką. Idealnie skrojone ubranie opływało luźno całą figurę. Lakierki lśniły jak dwa czarne słońca. Żegnam pana, młodzieńcze. Nie dziękuję za brodawkę. Natychmiast idę do salonu piękności i każę ją sobie usunąć. Pan Sullivan numer dwa majestatycznie wyszedł z pracowni, zaciągając się cygarem, które cudownym sposobem wykwitło mu z pomiędzy różowych wart. Filip stał z rozdziawionymi ustami, dysząc nierówno. Rozszerzonymi oczyma wpatrywał się w drzwi. Chwilę później, gdy oprzytomniał, zdał sobie sprawę z ogromnej klęski. Skoro pomnik pana Sullivana zniknął, nie będzie mógł go sprzedać. A przecież tak bardzo liczył na te pieniądze. Widocznie zwariowałem, mruknął.
Nie rozumiem, czemu się pan tak dziwi. Miał rację, że sobie poszedł. Tutaj nie można wytrzymać. W lecie za gorąco, w zimie za chłodno, a co za bałagan. Zrobię tak samo jak on. Bogini Diana wytarła stopy o cokół, jakby to była zwykła wycieraczka, po czym usiłując zasłonić jakoś swoją nagość, która stała się raptem szokująca, poszła do wyjścia. Wkrótce gestykulując, ruszył za nią tłumek postaci przed chwilą jeszcze nieożywionych. — Nie! — wrzasnął nieszczęśliwy rzeźbiarz. — To niemożliwe! To mi się śni! Nie opuszczajcie mnie! Zostańcie! Nie! Próbował zagrodzić im drogę, ale dzieła najwyraźniej kpiły ze swego twórcy. Otoczyły go zwartą gromadą, popychały go, potrącały, poślizgnął się i upadł, trzymając się za głowę. No, no, z ciebie to cicha woda. Takie prywatki urządzasz, tyle luda. Mogłeś i mnie zaprosić, rzucił młodzieńczy głos. Filip podniósł się z trudem. Głos Dawida działał kojąco. Był częścią codziennej rzeczywistości, a nie potwornego koszmaru, w którym Filipowi przyszło się miotać. Może pod dobroczynnym wpływem sąsiada z piętra po prostu się obudzi. Uszczypnął się, ale widok pustego pokoju nie zniknął. Przed nim stał Dawid z rozczochraną czupryną i okrągłymi oczyma rozpalonymi ciekawością. — Co się stało? Źle się czujesz? Piłeś? Filip potrząsnął głową, zarówno po to, by zaprzeczyć, jak i po to, by uporządkować myśli. — Kobieta! Dawid powiódł oczyma po pracowni i zawył. — O rany! Wszystko sprzedałeś! To wspaniale! Od razu wszystko! Wiedziałem, że pewnego dnia cię to spotka. Każdego z nas pewnego dnia to spotka. No opowiadaj, kto to taki? Mecenas? Handlarz obrazów? Bogata Amerykanka? Mów, bo umieram z ciekawości. Nic z tego, co myślisz. Ale musisz być teraz bogaty jak Kryzus. Trzeba to oblać. Pójdę po Iris i... Dasz mi wreszcie skończyć? Nic nie sprzedałem, nic. Przytrafiło mi się coś niesamowitego, nieprawdopodobnego. Jakbym ci opowiedział, to byś nie uwierzył. Może jednak spróbuj opowiedzieć. Ach tak, naprawdę chcesz usłyszeć? No więc dobrze. Moje rzeźby sobie poszły. Jesteś zadowolony? Dawid zrobił minę tak głupią, że można by boki zrywać, ale Filipowi wcale nie było do śmiechu. No nie słyszysz? Dały nogę. Zaczęły chodzić, tańczyć, a potem wyszły. Proste, prawda? Biedny Filipie. A więc ty pierwszy. Łza spłynęła po policzku Dawida. Wiedziałem, że tak będzie. I to też pewnego dnia spotka każdego z nas. To haracz płacony sztuce. Twój rozum poległ jednak w boju o szlachetną sprawę. Zamknij się, idioto, i popatrz. Nie wiem, czy to się powtórzy, ale spróbuję zrobić eksperyment. Filip wyjął ze skrzyni kawałek gliny i położył na taborecie. Palcami ugniatał glinę, nadając jej kształt myszy. Wypowiadał przy tym krótkie zdania jedno po drugim, nie czekając na odpowiedzi Dawida. Prometeuszu, mit stał się rzeczywistością. Biedny Prometeuszu, nikt ci nie uwierzy i nie będziesz miał co pokazywać ani co sprzedawać. Twoje dzieła wyszły na ulicę. Figurka była gotowa. Patrz uważnie, zachęcał Filip. Dawid ani myślał się sprzeciwiać. Od czasu do czasu odwracał wzrok od myszy i zerkał na twarz przyjaciela, ale ten zaraz przywoływał go do porządku. — Patrz! Po godzinie ziewnął i ruszył ku drzwiom. — Jestem skonany. Wracam do siebie. Jakby się coś działo, to zapukaj. Oczywiście trzask zamykanych drzwi przeraził myszkę. Zbiegła z taboretu i zniknęła w szparze między deskami. — Wołać Dawida? — Po co? Filip zaczął się rozbierać. Mitologicznymi zjawami zajmie się jutro. Na razie chce mu się spać.
Sny, które miał tej nocy, były nudne niczym administracyjne sprawozdania w porównaniu ze zdumiewającymi zjawiskami, które czekały go na jawie. Rozległo się pukanie do drzwi. Poszedł otworzyć, niecałkiem jeszcze rozbudzony. Na progu stał pan Sullivan, numer dwa, ten, którego sam stworzył. Czego pan chce? Zasapał Filip. Dzień dobry, młodzieńcze. Chciałbym, żeby pan wyrzeźbił mój posąg. Słyszałem o panu wiele dobrego. Poza tym uważam, że powinienem we wszystkim naśladować mój znakomity pierwowzór, pana Sullivana. Chciałbym więc, żeby pomnik był bardzo podobny. W prawej dłoni będę trzymał plan mojej nowej fabryki. Co panu jest? Pan oszalał, młodzieńcze! Stłucze mnie pan ratunku! Robiąc uniki przed różnymi pociskami, które furkotały mu koło uszu, fałszywy Sullivan uciekł na schody. Przez cały ranek Filip nie odważył się dotknąć grudki gliny. Szykował szkielet mający utrzymać naturalnej wielkości postać kobiety. Chciał pokazać tę rzeźbę na konkursie zorganizowanym przez słynny Dom Mody Griff. Chodziło o to, by stworzyć model kobiety nowoczesnej, w najwyższym stopniu wyrafinowanej. Filip miał niejasną wizję takiej kobiety i liczył, że dostanie nagrodę. To była ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy, odkąd posąg pana Sullivana sobie poszedł. Ale otóż właśnie on sam odrywa Filipa od pracy. Dzień dobry, młody człowieku. Przychodzę punktualnie jak zawsze. Punktualność jest tajemnicą moich sukcesów. Panie Sullivan, stało się coś strasznego. No, cóż takiego? Pańskiego posągu już nie ma. A co pan opowiada? Wczoraj wieczorem, kiedy byłem poza domem, przyszedł kolega, żeby wybrać rzeźbę na wielką wystawę w Nowym Jorku. Wybrał właśnie pańską. Ale żona nie była gotowa. Wiem. Kolega nie zauważył. To wstyd! Nie było widać szczegółów fabryki. Niech pan idzie do kolegi i odbierze mu posąg. To niemożliwe. Wyjechał dziś rano. Jeśli pan sobie życzy, mogę oczywiście wyrzeźbić drugi. Pan Sullivan rozmyślał przez chwilę nad propozycją Filipa. Wreszcie postanowił. Zgoda, zrobimy drugi. Zresztą tamten podobał mi się tylko częściowo. 3 godziny później wychodził z pracowni. Filip nakrył niedokończoną rzeźbę mokrym prześcieradłem. Drżał na myśl, że glina pod palcami zacznie się ruszać. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Oczywiście, czeka, aż będzie wyglądał po ludzku. Długo na to poczeka. Twarz zrobię na końcu. Wrócił do pracy nad elegancką kobietą. Pod wieczór przez uchylone drzwi nieśmiało wsunął rudą czuprynę Dawid. Jak się dzisiaj czujesz, stary? Doskonale. Gdybyś czegoś potrzebował, wołaj śmiało. Skończyłem to płótno na wystawę. Chyba nie jest złe. Wieczorem idziemy z Iris do kina. Pójdziesz z nami? Filip rzucił okiem na ciało, które pod jego ręką nabierało z wolna kobiecych kształtów. Czy ona też ożyje? No, trochę rozrywki nie zaszkodzi. Dobra, dziękuję. No to wpadniemy po ciebie później. Wieczorem Filip ku swemu przerażeniu dowiedział się, że Dawid i Iris chcą iść na Pinokia. Poszedł, żeby nie zrobić im zawodu, ale drżał ze strachu, gdy Pinokio ożywał pod palcami starego poczciwego Geppetta. Prawie cały seans przesiedział z zamkniętymi oczyma. W ciągu następnych dni dzielił czas pomiędzy posąg pana Sullivana a figurę kobiety na konkurs. Pomnik pana Sullivana ożył pierwszy. Dobra, mam tego dość. Idę się przewietrzyć. Filip rzucił się na kolana. Błagam, niech pan tego nie robi. A to czemu? Może chce mnie pan tu zatrzymać siłą? Prawo tego zabrania. Wcale nie chcę. Jestem tylko w rozpaczliwej sytuacji. Niech mnie pan nie zostawia. Jest pan zdolny, bardzo zdolny. Wiem, że to niełatwe, ale musi pan ponosić konsekwencje swojego talentu.
Ja chcę żyć własnym życiem. Jestem młody i nie znam świata, który mnie otacza. Chętnie bym panu pomógł, ale bez przesady. W takim razie proponuję coś innego. Niech pan wychodzi, bawi się i idzie choćby do diabła, ale niech pan wraca na seanse pozowania. Przedtem i potem ma pan wolną rękę. Tylko proszę nie opuszczać seansów. Posąg skłonił się z powagą. Zgoda. Będę przychodził punktualnie. Wyczerpany Filip opadł na fotel, podczas gdy noworodek chwytał wiatr w żagle. Wrócił punktualnie, przed przybyciem modela, także Filip zdążył mu jeszcze oblepić gliną twarz i całe ciało. Rzeźbiarz był teraz w trudnej sytuacji. Nie śmiał ugniatać twarzy posągu, miętosić nosa, szarpać policzków. Poprzestawał na przylepianiu do czoła kuleczek gliny, które zaraz odrywał. Co jakiś czas szeptał. Zabolało? Nie, ale proszę mnie nie łaskotać. Niech pan mówi ciszej. Zresztą nie jest pan dobrze przesuszony. Jeszcze by pan mógł popękać. Nie mogę przecież kiwać głową. Niech pan mruga oczami, raz na tak, dwa razy na nie. Zgoda. Co pan mówi? Spytał Sullivan. Nic, podśpiewuję. Niech no pan lepiej skupi się na pracy. Skupiam się, panie Sullivan. Kiedy starszy pan wyszedł, jego sobowtór przeciągnął się dokładnie w taki sam sposób. Filip pomógł mu się otrzepać. Uff, czuję się lepiej, odzwyczaiłem się od siedzenia bez ruchu. Potem już jako mężczyzna z krwi i kości, Sullivan numer 3 przyjrzał się okiem znawcy rzeźbie przedstawiającej kobietę. Niezłe płaszczyzny, dobra harmonia, ładne okrągłości. Uważam jednak, że jak na kobietę wyrafinowaną ma zbyt bujne kształty. Jest prawie wulgar. I stała się rzecz nieunikniona. Czy nie mógłby pan przymknąć tej grudy błota, która zastępuje panu twarz, obleśny prostaku? Wrzasnęła młoda kobieta. Jest pani dziełem sztuki, tak samo jak ja. Każdy ma prawo krytykować dzieło sztuki. Są nawet ludzie, którzy robią to zawodowo. Tak? No więc ja panu powiem, kim pan jest. Jesteś pan gruboskórny typ, dosłownie i w przenośni. A pani ślicznotko jest dopiero zarysem rzeźby, a pan jest starą skorupą. Głowa Filipa obracała się to w jedną, to w drugą stronę. Czuł się wyłączony z rozmowy. Próbował się jednak wtrącić. Sądzę, że pan Sullivan, to znaczy jego pomnik, ma rację, kładąc nacisk na to, że jest pani niegotowa. Zostało jeszcze sporo do zrobienia, więc gdyby pani mogła przez jakiś czas powstrzymać się od... Młoda kobieta rozpłakała się. Ach, więc to tak. Jestem tylko zarysem. Przyznaję rację temu obrzydliwemu potworowi. Tak, jakby to była moja wina. Ach, jaka ja jestem nieszczęśliwa. Pan Sullivan numer 3 ruszył do drzwi. Nie zostanę ani sekundy dłużej w domu, w którym nazywają mnie obrzydliwym potworem. Nie przyjdę już na pozowanie. Żegnam. Brawo! Dobrze się pani spisała. Nie ma co! Żalił się Filip. Jestem ugotowany. Co ja teraz powiem Sullivanowi? Oczywiście, to wszystko moja wina. Od razu wiedziałam, że jest pan tylko zgorzkniałcem bez serca. Łzy zalśniły na twarzy nieszczęsnej, rozmazując puder i tusz. Filip przyjrzał się jej z niechęcią. Istotnie, daleko jej jeszcze było do doskonałości. Przydałby się co najmniej tydzień pracy. Zapewne nogi ma już piękne. Skąd się wzięły opinające je nylony? Biust jest może zanadto wypukły, zwłaszcza w tym koronkowym, prowokująco rozchylonym staniku. Wargi nieco za grube, lecz cudownie podkreślone czerwoną pomadką. Zielone oczy bez zarzutu i bujna ruda czupryna.
W sumie nie ma na co narzekać. Niech pani przestanie płakać, kotku. Proszę mnie nie nazywać kotkiem. Mam imię jak wszyscy. Ach tak. Można wiedzieć jakie? Tak, Michel. Michel? A może pani zdradzić, kto panią tak ochrzcił? Pan sam. Kiedy mnie pan rzeźbił, śpiewał pan bez przerwy. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Pamięta pan? Tak. Wytarła oczy jedwabną chusteczką. Dobrze, teraz muszę już iść. Do widzenia. Jak to? Pani też? Nie wolno pani. A to dlaczego? Pani jest moją ostatnią szansą. A poza tym, bez pani będę się czuł jeszcze bardziej samotny. Nie jestem pańską niewolnicą. Wszystkie dzieci w końcu odchodzą od rodziców. Takie jest życie. Pani to nazywa życiem? Niech pani to raczej nazwie konaniem w najczarniejszej rozpaczy. No, no, niech pan nie tragizuje. Żegnam. To nie, tym razem nie dam się wykiwać. Zatrzymam panią siłą. Proszę mnie puścić. Złamie mi pan rękę, wstrętny brutalu. Zrobię pani drugą. Co się dzieje? Spytał Dawid. W pośpiechu musiał chyba nadepnąć na tubkę cynobru, bo zostawił wspaniałe, krwawe ślady na podłodze. Och, nie jesteś sam. Przepraszam, że... Filip puścił rękę Michel i przygładził ubranie. Chcę sobie iść. To niemożliwe. Konkurs... Dawid patrzył na Michel z podziwem. Ach, więc to pani pozuje do tej rzeźby. Z Filipa to naprawdę cicha woda. Twierdził, że tworzy z wyobraźni. Michel właśnie wychodziła. Wtedy mówił prawdę. Rzuciła i uciekła na schody. Przyszedłem nie w porę, bąkał zakłopotany Dawid. Nie masz do mnie żalu? Ale skąd? Dlaczego miałbym mieć żal? To nie twoja wina. Takie jest życie, jak mówi Michel. A co z tą rzeźbą? Gotowa? Z taką modelką jak Michel zdobędziesz pierwszą nagrodę. Filip wrzasnął. Ależ tak! Co za dureń ze mnie! Skoro zrobiłem prawdziwą kobietę, zaprowadzę ją na konkurs piękności. Są przecież nie tylko konkursy na rzeźbę. Są też konkursy na kobietę. Muszę ją odnaleźć. Uściskał po drodze osłupiałego Dawida i zbiegł jak szalony po schodach. Zatrzymał przejeżdżającą taksówkę. Panie kierowco, jedziemy prosto przed siebie. Szukam kobiety. Kierowca był człowiekiem młodym, lecz życie od dawna nie miało już dla niego tajemnic. Pańskiej żony oczywiście. Wszyscy tacy sami. Nie! Posągu, który się zbudził do życia. Oczywiście. Wszyscy tacy sami. Już ponad godzinę jechali w milczeniu, gdy Filip ją dojrzał. Zapłacił i podszedł do niej. Starszy, dystyngowany pan bezwstydnie ją uwodził. Panienko, szeptał właśnie, kiedy pójdziemy zwiedzić moją nową fabrykę, zrozumie pani, z jakim człowiekiem ma do czynienia. Z człowiekiem zdecydowanie nastawionym na młodość i nadzieję. Uwielbiam młodość, zwłaszcza jeżeli jest tak olśniewająca jak u pani. Tak, Filip chwycił Michel za łokieć. Niech pani idzie ze mną. Wracamy do pracowni. Pan Sullivan zamachnął się laską. Proszę zostawić tę panienkę w spokoju, bo jak nie to, jakem Sullivan? Filip nie zwracał na niego uwagi. Michel, potrzebuję pani. Zaprowadzę panią na konkurs. Rozpłakała się. Na konkurs, jak zwierzaka. Och, jakie to poniżające. Teraz było ich trzech. Trzech Sullivanów wznosiło laski i wygrażało Filipowi. Słuchajcie, krzyknął, nie macie żadnych praw do tej dziewczyny. Ja natomiast mam. A pani niech się przestanie mazać jako sesek. Zapraszam panią na kolację. Przyrzekam, że nie będziemy rozmawiać o rzeźbach. Potem pójdziemy potańczyć, zgoda?
Saliwanowie z uniesionymi laskami czekali na odpowiedź. Zgoda, wyjąkała Michelle. Saliwanowie jednocześnie opuścili laski i poszli sobie, trzymając się pod ręce. W restauracji Filip spostrzegł, że Michelle ma wilczy apetyt, że bez przerwy się śmieje, o ile akurat nie płacze, że w jej zielonych oczach migają złote iskierki i że przepada za szampanem. W barze, do którego później wstąpili, stwierdził, że jest cudowna i że nie on jeden to widzi. W modnym lokalu, gdzie zakończyli wieczór, musiał przyznać, że Michelle tańczy wspaniale i że kocha ją jak nikogo nie kochał. Powiedział jej o tym. Ja też. Westchnęła, przytulając się do niego. Filip i Michelle sont de mots qui vont très bien ensemble. Powiedzieli jednocześnie i wybuchnęli śmiechem. Gdy o świcie wrócili do pracowni, byli lekko wstawieni. Michelle padła na kanapę i natychmiast zasnęła. Filip poszedł do kuchni i wypił szklankę wody. Kiedy wrócił, podziwiał śpiącą na kanapie Michelle. Jaka piękna, mruknął. Podszedł i złożył pocałunek na jej czole. Było lodowate. Spojrzał ze zgrozą. Jej cera stopniowo matowiała, wargi szarzały, włosy twardniały, a powieki nabierały całego ciężaru gliny. Michelle! Błagał. Szarpał jak wariat, chcąc ją wyrwać z objęć potwornego snu, który ją zabierał. Michelle była już tylko rzeźbą. Łza spłynęła z policzka Filipa na kamienny policzek Michelle. Blask, który mu nadała, szybko zniknął, zostawiając tylko trochę błota. Przez cały ranek Filip był śmiertelnie przybity. Dawid zastał go w takim stanie, z podkrążonymi oczyma i pod bródkiem obsypanym zarostem. Tak, zmieniła się z powrotem w rzeźbę. Rozumiem cię, Filipie. To był piękny sen, ale zostały nie tylko wspomnienia, została też nadzieja. Nadzieja, że wyrzeźbisz inną, jeszcze piękniejszą, tysiące innych. Popatrz. Dawid podszedł do cebrzyka z gliną, wyjął grudę i położył na postumencie. Następna będzie bardziej udana niż poprzednia. Delikatniejsza, elegantsza, bardziej wyrafinowana. Lecz przerwał mu jakiś głos. Głos rozwścieczonej kobiety. Doskonale, tylko tak dalej. Niech się pan mną nie przejmuje. Ja się wcale nie liczę. Jestem tylko zarysem. Nie będzie ta, to będzie inna. Tysiące innych. I to w dodatku piękniejszych. Jak panu nie wstyd. Obleśny typ. Cham. Jeszcze raz mi pan wejdzie w drogę, a daje słowo jakie Michelle. Nie dokończyła. Niełatwo krzyczeć, gdy się jest całowaną przez rzeźbiarza.